Witaj wideo dokumentacji technicznej wtyczki FastMicroPay. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem logów we wspomnianym pluginie. Plugin ten służy do uruchomienia mikropłatności SMS Premium i płatności online na własnym blogu, a więc możesz uruchomić sprzedaż autorskich produktów, poradników, szkoleń czy kursów wideo. Możesz przy pomocy tego narzędzia, przy pomocy tej wtyczki zablokować co tylko zechcesz. Warunek jest tylko jeden. Musisz mieć stronę zainstalowaną na WordPressie. No i dzisiaj chciałem pokazać Ci, jak działa moduł Logi we wtyczce FastMicroPay. Musisz wiedzieć, że moduł Logi jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i monitorowanie działań wykonywanych w treści okna zakupowego. I zobacz, tutaj masz najważniejsze logi pokazywane w panelu wtyczki FastMicroPay. I tutaj mamy log, sprawdzanie kodu baza danych, czyli sprawdzanie, czy istnieje zapisany lokalnie kod w bazie danych w tabeli z kodami. Kod zostaje zapisany do bazy danych po pierwszym zweryfikowaniu kodu w serwisie zewnętrznym DotPay. Log o nazwie sprawdzenie kodu sprawdza kod w DotPay. Log kod prawidłowy serwis płatności oznacza, że kod w DotPay jest prawidłowy. Kod nieprawidłowy serwis płatności oznacza, że kod w DotPay jest nieprawidłowy. Log o nazwie kod prawidłowy baza danych, kod w bazie danych jest poprawny i kod nieprawidłowy baza danych, kod w bazie danych nie istnieje, jest już nieaktualny. Jeżeli jeszcze tego nie rozumiesz, to bardzo dobrze, bo za chwilę wszystko Ci pokażę w tej wtyczce, jak działają te wszystkie logi. No i muszę Ci jeszcze tutaj powiedzieć, że po wpisaniu kodu dostępu do usługi w oknie zakupowym najpierw sprawdzamy, czy kod był już użyty w bazie danych WordPressa. Jeżeli nie był użyty już w bazie danych WordPressa, to odpytywany jest serwis płatności DotPay. Kod prawidłowy serwis płatności oznacza, że według DotPay kod jest prawidłowy i nastąpiło odblokowanie sprzedawanego produktu. W logach wtyczki FastMicroPay zapisywany jest każdy kod w postaci treści okna zakupowego, data i adres IP komputera. Dzięki temu po adresie IP możesz zidentyfikować, czy istnieje realne prawdopodobieństwo tego, że kod dostępu przez kupującego mógł zostać nielegalnie udostępniony dla osób nieposiadających praw do Twojego produktu, szkolenia, do Twoich płatnych treści na blogu. A więc teraz chciałbym pokazać Ci, jak w praktyce działają logi we wtyczce FastMicroPay. Dlatego już teraz przejdę do bloga pracabezszefa.pl, a dokładnie do kokpitu naszego bloga. I zobacz tutaj, jak klikniesz sobie w ustawienia mikropłatności. Oczywiście tą wtyczkę możesz sobie pobrać pod tym filmem i wszystkie niezbędne dokumentacje. I zobacz, tutaj mamy już zdefiniowane usługi. Omówiliśmy już statystyki i kody, a dzisiaj omówimy sobie logi. A więc zobacz, kliknij sobie tutaj na log. I w tym momencie wtyczka wygenerowała mi wszystkie logi, jakie zostały zrealizowane w treści okna zakupowego. A więc zobacz, jak to będzie wyglądało w praktyce. Uruchomię sobie teraz jakiś przykładowy kurs sprzedawany na blogu pracabezszefa.pl. Zobacz, jak to wygląda w praktyce. Tutaj mamy ofertę, jak zrobić bloga. I zobacz, na końcu tutaj możesz sobie wykupić szkolenie. Widzisz? I tak naprawdę logi zapisują wszystkie akcje, jakie zostały wykonane w treści okna zakupowego. Jeżeli tutaj wpisuję kod dostępu AS na przykład, to ten kod zostanie zapisany w naszym logu i będziemy widzieli, z jakiego adres IP osoba wpisała dany kod i także datę wpisania tego kodu w treści okna zakupowego. Bo musisz wiedzieć, że niektóre kody, niektóre znaki mogą tak naprawdę być podejrzane. Na przykład istnieją próby włamu właśnie przez formularz składania zamówień i tak naprawdę tutaj będziesz mógł zobaczyć podejrzane kody, które są wpisywane w treści okna zakupowego. Dlatego teraz zobacz, że tutaj mamy właśnie wszystkie niezbędne logi. I zobacz, tutaj masz usługę FastMicroPay. Oznacza to, że log został wygenerowany dla
sprzedawanej wtyczki Fast MicroPay. Musisz wiedzieć, że ta wtyczka, która jest tematem tego nagrania, jest sprzedawana na blogu pracabezszefa.pl. Oczywiście możesz sobie wygenerować darmową 3-dniową licencję i za darmo przetestować sobie tą wtyczkę na własnym blogu. Jeżeli spodoba Ci się jej funkcjonalność, to możesz ją sobie wykupić. Tutaj możesz sobie podejrzeć tą zablokowaną usługę. Tutaj masz typ wpisu, jaki został zablokowany, jak widzisz, strona. I tutaj masz typ loga, czyli sprawdzanie kodu, baza danych, o którym już Ci wspomniałem, a o którym dowiesz się za chwilę jeszcze więcej. I tutaj masz komentarz, czyli jaki kod został wpisany właśnie tutaj w treści okna zakupowego przez daną osobę. Tutaj masz adres IP osoby, która wpisała ten kod i datę wpisania tego kodu w treści okna zakupowego. A więc tak to działa. No i zobacz, tutaj masz wszystkie logi, jakie zostały wykonane w treści okna zakupowego. I zobacz, tutaj na dole masz 4 przyciski. Wyczyść starsze niż 14 dni, wyczyść starsze niż 30 dni, wyczyść starsze niż 90 dni i możesz wyczyścić cały log. A więc mając wszystkie logi w swoim systemie, widzisz na bieżąco, co się dzieje w treści okna zakupowego. A więc wyczyśćmy wszystkie logi, czyli wyczyść cały log i zobacz, że te wszystkie logi zostaną wykasowane z panelu wtyczki. Ok, dlatego teraz pokażę Ci, jak działa log już w praktyce. A więc wpiszmy tutaj sobie kod, na przykład równa się 10ABCD i spróbujmy włamać się do tego szkolenia. Można powiedzieć, że to będzie taki testowy włam. No i zobaczymy, jak zareaguje wtyczka. Wysyłamy kod nieprawidłowy. Wtyczka nam sprawdza status dostępu do kursu Jak zrobić bloga. Wyświetla nam status, że kod jest nieprawidłowy, a więc w tym momencie niestety nie ma w życiu nic za darmo. Musimy za coś zapłacić. Otrzymujemy komunikat, że kod jest nieprawidłowy. No i teraz zobacz, odświeżmy sobie logi. I zauważ, w tym momencie na usłudze Jak zrobić bloga, widzisz, zostały wygenerowane 3 kody. Widzisz? Dla kursu Jak zrobić bloga, który możesz sobie oczywiście tutaj podejrzeć od strony kokpitu i od strony przeglądarki. No i zobacz, typ wpisu, ten wpis płatny został uruchomiony na stronie w WordPressie, czyli tutaj. No i mamy typ loga. Sprawdzanie kodu, baza danych. Najpierw wtyczka sprawdza, czy ten kod dostępu do usługi jest już w bazie danych. Tutaj masz oczywiście, jaki kod został wpisany w treści okna zakupowego, a więc ten kod, który został właśnie tutaj wpisany. Masz adres IP, to jest adres mojego komputera. Możesz to bardzo prosto sprawdzić, jaki jest adres Twojego komputera, wpisując What is my IP? No i tutaj zauważ, mamy 79 185 45 221. Czyli dokładnie ten adres, widzisz? 79 185 45 i 221. Widzisz? Dokładnie tak to właśnie działa, więc wtyczka zapisała mój adres IP i zapisała datę wprowadzenia logu. A więc dokładnie 5 lutego 2016 roku o godzinie 9:47 został wpisany ten właśnie kod dostępu do usługi. I ten kod okazał się, jak widzisz, nieprawidłowy w finalnej wersji, bo jak widzisz, wtyczka sprawdziła w swojej bazie, czy taki kod istnieje, czy taki kod dostępu do usługi istnieje. Jeżeli nie istnieje, no to sprawdzany jest kod dostępu w serwisie płatności, czyli w serwisie DotPay. No i okazało się, że serwis DotPay także uznał, że ten kod jest niepoprawny, no i w efekcie został wygenerowany trzeci log, że kod jest nieprawidłowy. Widzisz? Ale spróbujmy sobie teraz wygenerować prawdziwy kod dostępu do usługi, czyli kody dostępu, lista kont, i tutaj mamy kurs Jak zrobić bloga i kliknijmy sobie test i zauważ, że podczas testu wybrano kod taki, kopiujesz sobie taki kod i wklejasz właśnie tutaj do treści okna zakupowego i tym razem kliknijmy sobie przycisk wyślij i zauważ, kod jest sprawdzany,
i został odblokowany dostęp do kursu wideo jak zrobić bloga. I w tym momencie ten kod, jak widzisz, jest prawidłowy, a na moje konto wpłynęło 47 zł. Oczywiście tym razem nie wpłynęło, ponieważ jest to kod testowy. Ale zobaczmy teraz, co się dzieje w naszych logach. Odświeżmy sobie nasz kokpit WordPressa, a dokładnie panel wtyczki Fast MicroPay. I zauważ, mamy wygenerowane kolejne 3 logi. Czyli jak widzisz tutaj, zostały wygenerowane kolejne 3 logi. A więc pierwszy log dla kursu jak zrobić bloga jest typu sprawdzanie kodu w bazie danych, a więc ponownie ten kod został sprawdzony w bazie danych wtyczki FastMicroPay i okazało się, że tego kodu jeszcze nie ma, co oznacza, że osoba jeszcze nie wykupiła takiego kodu. Jeżeli takiego kodu nie ma w bazie danych wtyczki FastMicroPay, to ten kod jest sprawdzony w serwisie płatności. No i okazało się, że serwis płatności właśnie wygenerował taki kod i on okazał się prawidłowy. I kolejny log oznacza, że ten kod jest prawidłowy i zgodny z serwisem DotPay. Jak widzisz, jest to dokładnie ten sam kod, co te dwa powyżej. No i jak widzisz, ponownie z tego samego adresu IP dostęp do tej usługi został wykupiony. No i tutaj masz oczywiście datę wpisania tego kodu w treści okna zakupowego i tak to właśnie działa. Ale zobacz, że w tym momencie, jeżeli uruchomię sobie ten kurs pod inną przeglądarką, gdzie mam wyczyszczone ciasteczka, czyli ofertę do kursu jak zrobić bloga. Ponownie czytamy sobie ofertę. I zobacz, wklejmy sobie jeszcze raz ten sam kod, który został zakupiony. Czyli widzisz, o ten sam kod, czyli kod Q55DS5A7. Wklejmy sobie ten kod tutaj. Wyślijmy go. No i ponownie będziemy mieli dostęp do tego szkolenia, które za chwilę zostanie odblokowane. I jak widzisz, tak, w tym momencie ponownie szkolenie zostało odblokowane, a my przejdźmy do panelu wtyczki FastMicroPay i odświeżmy ponownie zakładkę log. Zobacz, co teraz się wydarzy. Mieliśmy wcześniej 3 logi, teraz mamy 3 logi, które przed chwilą zostały także wykonane i teraz mamy 2 logi, widzisz? Czyli zostały wygenerowane 2 logi. Dlaczego nie 3? Już Ci mówię dlaczego. Popatrz. Wtyczka zapisała w tym momencie 2 logi, ponieważ pierwszy log jest typu sprawdzanie kodu w bazie danych WordPressa. No i zobacz, wtyczka tak naprawdę zapisała sobie w bazie danych ten przed chwilą wygenerowany kod. No i tak naprawdę ten kod nie musi być odpytywany w serwisie DotPay, ponieważ ten kod już jest dostępny w bazie danych wtyczki FastMicroPay i on został uznany jako poprawny. Widzisz? Bo tak to właśnie ma działać. No i w tym momencie mamy kolejny log, kod prawidłowy, który został uznany jako zgodny z tym kodem, który jest zapisany w bazie danych. Czyli jak widzisz, kod prawidłowy, baza danych. Czyli jest to właśnie kod prawidłowy, który jest już dostępny, jest już zapisany w bazie danych. I tutaj ponownie masz wygenerowany adres IP i datę wpisania tego kodu w treści okna zakupowego. A więc tak działają logi we wtyczce FastMicroPay. Przejdźmy jeszcze na chwilę do wnętrza kursu jak zrobić bloga, czyli odpalmy sobie wnętrze tego kursu jak zrobić bloga. Właśnie ten kurs jest zablokowany przez wtyczkę FastMicroPay. No i zobacz, tutaj mamy te właśnie znaczniki blokujące FMP FastMicroPay, otwierający i FastMicroPay tutaj zamykający. Tutaj mamy wybraną usługę mikropłatności jak zrobić bloga i zobacz, tutaj mamy te wspomniane wcześniej mini statystyki. Zobacz, że na kursie zarobiliśmy 235 zł. Zostało wygenerowanych kodów 5 i mamy logów 8. A więc kliknijmy sobie tutaj na logi. I w tym momencie masz podgląd wszystkich logów
dla danego kursu, który został wystawiony na sprzedaż. Możemy sobie tutaj oczywiście wyczyścić cały log i na bieżąco monitorować, co się dzieje w treści okna zakupowego. Wtyczka kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo wszystkich kodów, jakie zostają wpisywane w treść okna zakupowego, tak abyś mógł monitorować działania wykonywane w treści okna zakupowego i wyciągać odpowiednie wnioski, ponieważ tak naprawdę jeżeli widzisz, że jakiś adres IP zaczyna próbować włamać się do Twojego kursu, więc taki adres IP możesz sobie bez problemu zablokować i mieć święty spokój. Wtyczkę Fast Micro Pay możesz pobrać sobie spokojnie za darmo pod tym filmem i przetestować jej działanie na swoim blogu WordPress przez 3 dni. Pod tym filmem masz także linki do wideo dokumentacji wtyczki Fast Micro Pay, dzięki której będziesz mógł bez problemu uruchomić sprzedaż autorskich produktów na blogu.